dużym garnku, takim, aby zmieściła nam się cała główka kapusty, zagotowujemy wodę. Z główki kapusty obrywamy wierzchnie liście, które zachowujemy. Wycinamy głąba. Do mielonego mięsa dodajemy ryż. Przyprawiamy wegetą, majerankiem, solimy i dodajemy pieprz. Następnie wszystko wyrabiamy. Ryżu dodajemy według uznania, mniej więcej szklanka ugotowanego ryżu na kilogram mielonego mięsa. Do gotującej się wody wkładamy całą główkę kapusty. W jakichś 5 minutach, w przypadku młodej kapustki akurat, przekładamy ją na drugą stronę. Jeszcze chwilka i widzimy, jak już listki nam same odchodzą. Wyjmujemy i odkładamy na ręczniku papierowym do osączenia. I tak po kolei z wszystkimi liśćmi kapusty. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to ścinamy twarde nerwy z liści kapusty. Na liście kapusty nakładamy porcję mięsa. Zabijamy do środka. Po czym rolujemy. I tak po kolei z resztą gołąbków. Na rozgrzany olej wkładamy gołąbki i obsmażamy je z dwóch stron. Rozgrzewamy około 2 litrów bulionu, do którego dodajemy 2-3 łyżki przecieru pomidorowego. Tak przysmażone gołąbki będziemy wkładać do garnka, w którym układamy na spodzie pierwsze oderwane liście kapusty. Zapewni nam to bezpieczeństwo gołąbków, aby nam się nie przypaliły, a poza tym znajdą się zawsze amatorzy na te listki. Następnie układamy przysmażone gołąbki. Dobrze zawinięte i przysmażone gołąbki nie wymagają wiązania ani spinania klamerkami, ale jeżeli ktoś chce, to dla pewności może to zrobić. Wrzucamy pociętą w talarki marchewkę. Dodajemy liść laurowy oraz ziele angielskie. Zalewamy gorącym bulionem, w którym był rozprowadzony przecier pomidorowy. Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy naprawdę na małym ogniu około 45 minut. Na 15 minut przed końcem gotowania dodajemy jeszcze świeże pomidorki lub z puszki. Niektórzy wolą wyjąć gołąbki i dodać na sam koniec, jeszcze przegotować, ale my wolimy taką formę. Gołąbki już nam się dogotowały. Wyjmujemy. I gotowe! Smacznego!